Orliki! Zniszczyły już Raymana. Teraz zabiorą się za Mario. Na początku konferencji Ubi wkracza Yves Guillemot. Po naszemu Janusz Gilotyna, szef Ubisoftu. I wtem na konferencji Ubi na scenie Shigeru Miyamoto. Po naszemu Szymon Mam Tu Motor. Patrzcie, dzieci. Dwóch ludzi, którzy trzęsą rynkiem gier od lat i żaden z nich nie nauczył się zbyt dobrze angielskiego. Czyli jednak nie trzeba go dobrze umieć, aby osiągnąć sukces. Popatrzcie na nich. Ewidentnie mają razem maksymalnie z 15 lat. Reżyser gry Mario plus Rabbids tak wzruszon, że aż łzą zmoczon. Będzie tych wzruszeń więcej na tej konferencji. A gra? XCOM Mario Rabbids Unknown. Ej, zaraz, co to? Cofnijmy, zatrzymajmy. It's me, Quasario! Assassin's Creed Szybcy i Wściekli na Rydwanach. Assassin's Creed Piramidy. Assassin's Creed Phantom Pain? Patrzcie, jak pięknie ta gra wygląda na tym ciemnym monitorze, na którym prawie nic nie widać. The Crew 2. Incepcja. Motorówki, samochody, samoloty, motocykle. Dorzućmy do tego konie i wielbłądy z Assassin's Creed Egypt i Ubisoft dostarcza prawie wszystkie pojazdy. Pokażcie prerenderowany filmik, a potem materiał z rozgrywki i mamy natychmiastowy downgrade w obrębie jednej konferencji. Take the lead! Dobra, bierę tego leada. Nowy South Park. Nie wiem, co tu dodać. Ważne, że wreszcie wychodzi w październiku, bo długo już robią. Transference z Frodem z Władcy Pierścieni. Chyba raczej Teaserference, bo niczego się z tej prezentacji nie dowiedziałem. Jakiś thriller w VR z Frodem? Widzę to. Skradamy się po ponurym lesie, czując czyjś wzrok na karku, uciekając, chowając się i nagle wyskakuje Boromir, łaknący pierścienia i dostaje strzałą w kolano. A nie, nie, to nie to uniwersum. Skull and Bones, czyli wzięliśmy jeden fajny motyw z Assassin's Creed Black Flag i zrobiliśmy z tego całą grę. Pokazali multiplayerową bitwę, ale gra ma mieć też singla. Sea of Thieves i teraz to. Trend rośnie powoli, ale piraci to nowe zombie. Za 2 lata połowa bohaterów gier będzie mówić jar. I nie da się pokazać gry o piratach bez chociaż kilku sekund śpiewania morskich opowieści. I Krakena. Na scenie 3-LEDowych Sub-Zero w trampkach. I panda. I ten napis, że za chwilę będzie Far Cry 5, żebyśmy tego przypadkiem nie wyłączyli. Na scenie pani z popsutym odsłuchem i udem zdolnym miażdżyć kontynenty. Podpisali, że... Beberexa? Nie znam. Ale wiem, jaka piosenka leci w głowie tego ninja. Co ja robię tu? Zawsze mnie niszczy to, że muszą to Just Dance pokazać, bo to świetnie sprzedający się produkt, ale na takiej konferencji wśród korowych graczy nikogo nie obchodzi. South Park, Phone Destroyer. Sądząc po nazwie, to chyba jakiś wirus na komórki. Tymczasem w kosmosie, w galaktyce Toronto, małe plastikowe stateczki, podczepiane do kontrolera Nintendo Switch, walczą z kosmicznym złem. Starlink to chyba jakaś marka zabawek, ale jest mi ona kompletnie nieznana. Jakieś takie Ubisoftowe Amiibo? Ubimo? Chociaż rzecz wychodzi nie tylko na Switcha. Steep dostaje dodatek olimpijski. Bez małych szowych skoków, więc bieda dodatek. Niby z Francji, ale chyba jednak, jak te igrzyska, chińszczyzna trochę. Ubisoft, trawa. Polo z karabinem ma ładny głos. Mam nadzieję, że będzie zabijał talentem. Nazywam się Dan Hey i opowiem wam o Far Cry 5. Wybrali mnie, bo brzmię prawie jak Duke Nukem i potrafię przeklinać. People are fucking scared. I had to say it. Brzydkie słowa, zawsze śmieszne. Far Cry 5 ma towarzyszy. Nie tak jak w dwójce, że tylko dają misję, wskrzeszają i giną. Ci tutaj mają używalne skille. Pies aportuje spluwy, jest wsiałowo-wybuchowo. Nie mam tu nic do dodania, to jest po prostu Far Cry na wsi. Ziomałpa i Pikmin. Czy ja słyszałem krzyk Wilhelma? Tak, słyszałem krzyk Wilhelma. A więc oficjalne potwierdzenie, że robią Beyond Good and Evil 2. Genialnie. Chociaż zaskakuje ilość wulgaryzmów. Jedynka nie była super cukierkowa, ale nie była też aż tak brudna. Michel Ancel, po naszemu Michał Ancymonek, na scenie. Wzruszon i z łzą w oczach. Sam jestem wzruszon. Tyle lat czekania. Ale po tym filmiku widać, że nie mają jeszcze nic do pokazania z gry, więc sobie poczekamy. A teraz wszyscy z Januszem Gilotyną na scenie się ustawią, złapią za ręce i zaśpiewają Kumbaya.